Peggy 18. The Dawn Guard. They think they can stop us. But we will find them. Cześć, ja nazywam się Luka i zapraszam Was do oglądania piątego już odcinka z serii przygód Wampirzycy w Jakonii. Widzicie, że coś jest nie tak. Kończyliśmy grę, jak była noc, a teraz mamy dzień, a wiąże się to z tym, że musieliśmy się wrócić do naszej kryjówki. W Jakonia zapomniała kosmetyczki wziąć i musieliśmy się jeszcze raz przepakować. A tak na poważnie wróciliśmy się do naszej kryjówki, bo zapomnieliśmy dosyć ważnej rzeczy, która nam pomoże w naszym dalszej działalności. Chodzi o ten naszyjnik pomniejszych zręcznych rąk. Kradzież kieszonkowa jest lepsza o 15%, bo zobaczcie, jak wyglądają nasze umiejętności. Może tak. O. Kurczę, to są właśnie skutki tego, że działamy teraz w dzień. Jesteśmy trochę osłabieni. No, zdrowie najważniejsze. Pani, zainwestujmy w zdrowie. O, dobra, dwa razy zainwestowaliśmy w zdrowie. Zobaczcie, jak się kształtują nasze umiejętności. Takie, których będziemy potrzebować w naszym skradanie jedynie na 20 poziomie i nie wiem, czy to nie będzie dobry pomysł. Niewykrywalność. Nowicjusz, otwieranie zamków 15 i kradzież 15, także szał. Straszny szał. W co by tu zainwestować? Jeszcze chyba w broń jednoręczną, bo trochę walczymy tą jedną ręką. Fechmistrz, weźmy sobie na pierwszy poziom. Dobra, no to ruszamy chyba w dalszą drogę. Właśnie skorzystamy sobie z dyliżansu. Kupimy sobie transport. Dzięki temu wreszcie nie pobłądzimy, nie zgubimy drogi, tylko dotrzemy bez problemu na miejsce. Czekan chyba sobie na razie odłączę. Będziemy się posługiwać mieczem czy sztyletem. To jest pytanie. A dobra, niech będzie sztylet. Wyposażmy się. Czy będziemy sztylet? Wampirze wyssanie. Chyba wykorzystałem już to wyjawienie aury, także nie mamy na chwilę obecną. Dobra, mamy wyposażenie, jesteśmy w sztylet. Biorlam. To porozmawiamy z przewoźnikiem. Tak, chciałem wynająć transport. Wiesz co, zawieź nas do pękniny. To ruszamy. Kurde, dymi się z nas. Przykryjemy się skórami jakoś szczelnie. No coś mówił Biorlam. Przykryjmy się szczelnie skórami, no i jakoś musimy wytrzymać ten transport. Na pewno nas mocno osłabi, no ale tak jak mówiłem, jest to na pewno o wiele lepsze niż zazwyczaj. Chodzimy pieszo i ciągle gubimy drogę. Dotrzemy do pękniny. Pęknina leży na południowym wschodzie Skyrim. Tutaj są jakieś... Chyba dotarliśmy już na miejsce.
Tu są chyba stajnie. Tam jest jakiś obóz, którą mamy 21.23. No tak, zobaczmy, jak my to się, jakie samopoczucie mamy. Zajrzyjmy też do tego dodatku Better Vampires. Ostatnio nic nowego wam nie przedstawiłem z tych na moich modów. Właśnie tutaj możemy zobaczyć status. Jesteśmy na razie etap pierwszy, jeżeli chodzi o nasycenie, w pełni pożywiony wampir. Ostatnio zaspokajaliśmy swoje pragnienie 22 godziny temu, także o, to mnie trochę uspokaja. Brakuje nam 40 pożywień do kolejnej rangi. No, to jest dobre, bo nie chcę tak szybko awansować, bo zarówno wiąże się to z korzyściami, jak i minusami, delikatnie mówiąc, także ten rozwój taki bardzo szybki też nie jest wskazany. Siły, słabości. Aha, tu mamy tu ustawienie. Status, dobra. Ale na razie dzięki temu, że jest noc, mamy szybkość biegu 102, wysokość skoku 131, regeneracja z kondycji 110, prędkość poruszania, regeneracja zdrowia, regeneracja magii. Dobra. Nie wiem, chyba przejdźmy się tam do tego obozu, bo to jest chyba obóz Kadżitów. O, tutaj chyba jest sklepik. Porozmawiajmy z Okari. No tak, porozmawiajmy, a nie poderznijmy jej gardło. Wiele ludzi nie chce z nami rozmawiać. Nazywają nas złodziejami i przemytnikami. Cieszę się, że ty tego nie czynisz. Dlaczego nie mielibyśmy sobie już teraz? No wiesz co, tak się składa, że ja też nie jestem dobrze postrzegana. Dobra, a co macie jakieś... jakieś kłopoty? Czy mieszkańcy wam sprawiają jakieś kłopoty? Nordowie nie lubią obcych na swojej ziemi, dlatego nie możemy wchodzić do miast. Widzą nas tylko jako kieszonkowców i handlarzy z kumą. To niesprawiedliwe, ale staramy się ich ignorować. Czyli totalna dyskryminacja. No wiesz co, ja też nie mogę tak otwarcie chodzić po mieście, ale nie będę ci tłumaczyć dlaczego. Pokażcie, co tam macie na sprzedaż. Może tak, najpierw to my zajmiemy się tym, co my mamy na sprzedaż. Sprzedajmy ten hełm, Kires. Co tam jeszcze mamy na sprzedaż? Granaty. Dobra, to sobie zostawmy. Jedzenie też nam niepotrzebne jest. Jabłko to tak sobie wypijemy. O, mikstura uleczenia choroby to nam w ogóle nie jest potrzebne, bo jesteśmy odporni na wszelkiego rodzaju choroby. Dobrze, to Akari, co tam ty ta z kolei masz na sprzedaż? Tak. Tutaj nic mnie nie interesuje. Może z mikstur coś. Kurczę, ile my to mamy tego złota? Nawet sporo, 1000, ale to szybko się rozejdzie. Za 140 słabą truciznę. Może za 2 sobie kupmy. Trochę to słabo wygląda, bo kiedyś byliśmy alchemikiem, powinniśmy bez problemu zrobić. Mikstura kondycji. A nic, dobra. To dzięki, Akari, trzymajcie się. Doprowadziła cię do ciepłych piasków. Czym mogę ci służyć? Ciebie tak samo. Trzymajcie się. Dobra, to tu jest chyba wejście do pękniny. Kurde, od razu straż jakaś stoi. Zaczekaj. Ciekawe, czy nas puszczą. Zanim wpuszczę cię do pękniny, musisz uiścić opłatę miejscową. Opłatę miejscową?
Co to jest za opłata? Wejścia do miasta. Czy to ważne? Przywilej wejścia do miasta. Chyba coś tutaj nie tak jest. Dobra, wiem, że chcesz wycisnąć kasę z nas. Cicho. Chcesz, żeby wszyscy cię usłyszeli? Wpuszczę cię, tylko daj mi otworzyć bramę. No to już pierwsze starcie z pękniną. Jest to bardzo specyficzna miejscowość. Jest tutaj pełno oszustów, opryszków, złodziei, różnego rodzaju wyrzutków. Myślę, że to jest na razie miejsce, w którym jak w jakiś sposób się odnajdziemy, nie będą się dziwić, że jesteśmy zamaskowani. Nie będą zadawać też nam jakichś ciągłych pytań, skąd jesteśmy, co robimy, no i co? Dlaczego nosimy maskę, tylko wtopimy się tutaj w to towarzystwo. Musimy też uważać na siebie, żeby nie wpaść w jakieś kłopoty. A najważniejsze, to chcemy właśnie dołączyć do gildii złodziei. Musimy jakoś sprawdzić, jak to możemy, jak to zrobić w ogóle, od czego zacząć. Gildia złodziei. Gildia złodziei. Udajmy, że wiążemy czarną różę. Na jedno skinienie jej dłoni mogą cię wtrącić do więzienia w pękninie. Albo gorzej. To dlatego tu jestem. Nie mogę ich ignorować, Erinie. Wiem. Po prostu nie chcę twojego odejścia. Jesteś jedyną dobrą rzeczą, jaka przytrafiła się temu miastu od bardzo dawna. No nie wiem, nic. Coś sobie porozmawiali o gildii złodziei. Wychodzi, że ta postać, nie wiem kto to jest, jest postacią dobrą według Erina. Kimkolwiek jest Erin. Nie znam. No dobra, chodźmy dalej. Szukasz w pękninie kłopotu. O kurczę. Szukam. A co ci do tego? Nic, czego przyszłoby ci potem żałować. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebują czarne róże, jest jakiś krzykacz próbujący mieszać się w ich sprawy. No wiesz co, ja kompletnie nie wiem, o co czarne chodzi, a kim są czarne róże. Czarne róże całą pękninę, a gildia złodziei pilnuje ich pleców, więc lepiej nie mieszaj się w ich interesy. Ja jestem młot. Pilnuję dla nich ulic. Jeśli potrzebujesz zmieszać kogoś z błotem, jestem do usług, ale będzie cię to kosztować. No widać, że gościu jest kimś ważnym tutaj. Wygląda groźnie. Może spróbujmy. Dobra, damy mu 70 sztuk złota i poprosimy, żeby nam coś więcej powiedział o tym miejscu. Interesy to prawdziwa przyjemność. Więc co chcę? Dobra. Czy może wiesz coś o gildii złodziei? Mój brat Elegia pracuje w ich kryjówce. Kiedyś z nim pracowałem, ale wziąłem robotę u Maven po tym, jak zaczęli cienko prząść. Jeśli chcesz do nich dołączyć, poszukaj Brynjolfa na targowisku. Jestem pewien, że przyda mu się ktoś taki jak ty. O, to już mamy jakiś namiar. To jeszcze może o czarnych różach coś nam opowie. A co wiesz o czarnych różach? Maven, która w zasadzie zarządza wszystkim. Ma wielu wysoko postawionych przyjaciół, jeśli wiesz, co mam na myśli. Ma również powiązania z Mrocznym Bractwem oraz Gildią Złodziei, więc zasadniczo nikt nie może jej tknąć. Pamiętaj, jeśli ona coś powie, lepiej będzie, jeśli zrobisz dokładnie tak, jak mówi. Dobra, to żeby już nie przedłużać, to chodźmy dalej. Czyli mamy szukać Brynjolfa. Dealer narkotykowy. No, na pewno nie potrzebuję narkotyków. Dość twoich wymówek. Przy pożyczaniu pieniędzy słyszałam twoją obietnicę spłacenia długu w terminie i z podwójnymi odsetkami. Wiem, że tak, ale... Zaraz, czy nam się coś nowego pojawiło? Miałem nie wiedzieć, że ładunek zostanie zrabowany. Następnym razem nie rozpowiadaj swoich planów. Znajdziemy. Dobra, wejdźmy do gospody. Gospoda pod pszczelim żądłem.
Zobaczymy. Jest wieczór, myślę, że tutaj większość ludzi powinna być teraz. Szukasz pracy? Chcę, by ktoś przekazał wiadomość Zigbiemu Czarnej Róży. Mara jest niezadowolona z waszego ciągłego pijaństwa. Wiesz co, na razie szukam Brynjolfa. Cieczą i przyjmijcie do serc nauki pokornej służbiki. Talent Jay. Spokojnie, ojcze, ludzie patrzą. O, przepracowałaś. Twierdzę, o czym ty mówisz? Znasz, ale ani złamanego Septima zarobionego uczciwie. To widać. Po prostu zostaw kazanie. No, ten strój jednak wygląda groźnie. Chyba nas rozpoznał po wyglądzie. Skąd ty możesz o tym wiedzieć? Jak się porusza, w co się ubiera. Wszystko widać jak na górę. Zobacz, co masz na myśli. Udało ci się wyczuć moją grę przy północnej bramie. Od razu było widać, że to Kant. O to mi właśnie chodzi. Następna kolejka. No na razie bardzo dobrze gramy. Opryszka. Chyba dostaniemy robotę zaraz. A ty wyglądasz na osobę przyzwyczajoną do dobrobytu. To moja branża. Pomóż mi, to ci się odwdzięczę. Chcesz zasmakować prawdziwego życia? Nie wiem, o czym mówisz. Nie wiem, co masz na myśli. Ale potrzebuję jeszcze jednej pary rąk. A w mojej branży pomocnym dłoniom dobrze się płaci. No dobra, no to co miałabym zrobić? Ja narobię rabanu, a ty ukradniesz srebrny pierścień Madesiego ze skrytki w jego kramie. Potem podłożysz go Brand Shea tak, żeby niczego nie zauważył. Po co mamy ten pierścień podrzucać? Wypadł z interesu. Tyle ci wystarczy wiedzieć. Cały dzień będę na placu. Od 8 rano do 8 wieczorem. Czy robimy akcję dywersyjną? Jeżeli czujesz, że to robota dla ciebie. Akcja dywersyjna. Mamy podrzucić pierścień kupcowi o imieniu Brand Shea. Dzięki temu wywalimy go z interesu. Będę na targu z samego rana. Lepiej też się tam pokażę. A co? Otworzyłeś nam drzwi, żeby tu wejść? Nie, dobra. No, jesteśmy dość mocno zmęczeni, także chyba musimy odpocząć na razie. Chyba wykupimy sobie pokój. Jeśli masz pieniądze, witam serdecznie. W przeciwnym wypadku ruszaj w drogę. No, witaj. Co podać? Miodu? Wina? Wiesz co? A nawet nie chce nam się pić, ale wynajmij nam pokój. Zaprowadzę cię do pokoju. Tędy. No właśnie, dobrze, żebyś nas zaprowadził. Nie mogę teraz za wiele pomóc. Kompletnie nie wiem, w którą stronę iść. Pierwszy raz jestem w pęknie. Szpiegujesz dla cesarstwa? Nie wiem, kto to zadał, to pytanie. No to nie wiem, kurczę, ale trochę mnie niepokoi, że akcja ma się odbyć w dzień. A widzieliście, jakie mam wskaźniki umiejętności, jeżeli chodzi o nasze ograniczenia. Jeśli będziesz czegoś potrzebować. Dobra, dzięki, Kirowa. To zamknijmy. To my, kurczę, chyba musimy do popołudnia, gdzieś do 16 godziny odpocząć. Ciekawe, jak ten wskaźnik nasz, jak ten wskaźnik naszych dolegliwości będzie wtedy działał. To znaczy, zaczyna mnie martwić, bo nasz ostatni posiłek był dosyć dawno. Także nie czujemy się na pewno zbyt dobrze. Dobra, zdjęliśmy sobie kapturek. I idźmy na spoczynek. Czyli tak z 15 godzin może odpocznijmy.
Ciekawe, zaraz sprawdzimy ten współczynnik naszego wygłodzenia. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dobra, idealnie. Kurczę, twoja żądza krwi jest bardzo silna. Zobaczmy, co, z czym to się wiąże. Czy już tak, jakieś negatywne skutki mamy? Udatność na ogień, minus 45%. Pobudzone, żądza krwi. Czyli na razie uzyskujemy jakieś korzyści, ale może się to niedługo zmienić. Dobra, mamy 16. Czujemy bardzo dużą ekscytację przed wykonaniem tego pierwszego zadania. Jest to taka akcja typowo dywersyjna. Będziemy próbowali zdyskredytować chyba jednego z kupców tutaj w pękninie. O kurczę, zapomniałem założyć kaptura. Kaptur i maska. I idziemy do roboty. Dobra. Czyli mamy się spotkać z Brynjolfem na targu. Jeszcze sobie przeczytajmy wszystko tak jak trzeba. Brynjolf z pękniny zaangażował się w jakieś nikczemne działania i przekonał mnie do wzięcia w nich udziału. Mamy się spotkać za dnia z Brynjolfem na targu. Może zrobimy też szybkie zakupy. Kurde. No właśnie. Wejdźmy do cienia. Mamy też awans. Może tym razem zainwestujmy w kondycję. Broń jednoręczna, ucznictwo, lekki pancerz, skradanie. Kurde, otwieranie zamków. Kradzież czy skradanie? Może dalej w skradanie pójdźmy. Witaj. Dobra, idźmy na targowisko. Właśnie, jeżeli chodzi o to miasto, to ono mi bardzo przypomina miasto na jeziorze z Hobbita. No, zobaczcie, jak to tu, kurczę, wygląda. Wygląda to świetnie, kurczę, tylko że my... To jest właśnie ten plus bycia wampirem. Nie możemy za bardzo pojawiać się w dzień. Dobra, jest znacznik, marker zaznaczył nam Brynjolfa. Załóżmy też nasz naszyjnik kradzieży kieszonkowej. Naszyjnik zręcznych rąk. Dlaczego ktoś miałby chcieć ze mną rozmawiać? Dobra, Brynjolf jest tutaj. Jesteś w pękninie od niedawna. No witaj, Brynjolf. Chcesz sobie dorobić? Zatrzymaj się pod pszczelim żądłem. Spalnia. Tak, zaczynajmy. Poczekaj, aż narobię zamieszania. Pokaż wtedy, na co cię stać. Wszyscy, zmierzcie się. Czyli tak, mam wam do przekazania coś niebywałego. Odciąga wszystkich tutaj. Zmierzcie się. My mamy dokonać włamu. Zwierzcie się. Dobra. Kurczę, łapy nam się trzęsą. Co tym razem? O kurde. Co się dzieje? To samo mówiłeś. Problemem jest twój brak poszanowania. Poddaję się, panie władzo. Na tej ziemi. Czas, by sprawiedliwości stało się. Poddaję się i zapłacę grzywnę. Nie chcę mieć żadnych problemów. Pójdziemy do zamku. Skonfiskujemy wszelki skradziony towar. No to ładnie. I będziesz wolny. Po zapłaceniu grzywny. Naturalnie. Kurczę, widzicie. No to ładnie. To już odwiedziliśmy więzienie w pękninie. Nasza pierwsza akcja poszła tragicznie. Ręce nam się trzęsły, dodatkowo jeszcze nie za bardzo możemy działać w dzień, co właśnie pokazaliśmy.
tragedia po prostu. Nie wiem, co my teraz możemy zrobić. Mamy pomówić z Brynjolfem. Musimy mu powiedzieć, że... To znaczy, w końcu on sam widział, co się stało. Zostaliśmy złapani na gorącym uczynku. No zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Na pewno nie będzie zachwycone. Mam nadzieję, że przeszkadzasz mi nie bez powodu. Brynjolf. Chyba zbyt wiele się po tobie spodziewałem. Nie myślałem, że dasz się capnąć. Zresztą, co ja się dziwię? Wszystko idzie ostatnio jak po grudzie. No przepraszam cię, Brynjolf. Starałam się jak mogłam, ale widzisz, jeszcze długa droga przede mną, żeby stać się dobrym złodziejem. Moja organizacja miała złą pasę, ale tak to już chyba bywa. Nieważne. Mimo, że robotę udało ci się spaprać dokumentnie, to i tak myślę, że masz w sobie to coś, czego szukam. Wokół jest pełno złota, wystarczy tylko wyciągnąć rękę, jeżeli masz na tyle odwagi. Nie, postaram się poprawić. Sprawdźmy, ile to warte. Grupa, którą reprezentuję, urzęduje w szczurzych norach pod Pękniną, w tawernie zwanej Wyszczerbioną Banią. Staw się w niej w jednym kawałku, a zobaczymy, czy się nadajesz. No to ładnie. W porządku, porozmawiajmy sobie. Mów dalej. Czyli tak, mamy odszukać Brynjolfa w Wyszczerbionej Bani. Daje nam prawdopodobnie drugą szansę. Dokumentnie spieprzyliśmy pierwszą akcję. Ale jest to związane z tym, że my nie za bardzo możemy w dzień działać. Brandszej, udało ci się, kurczę, chłopie. O włos. Chcesz coś kupić, czy tylko poćwiczyć? W innym wypadku odejdź. Tylko to, wiesz co, pokaż mi, co masz na sprzedaż. O tak, wytrychy nam się przydadzą. Co ty możesz jeszcze nam sprzedać? Wróć, nie, gdy zechcesz wydać broń dwuręczną i nie mamy pieniędzy. Bogowie wiedzą, jak bardzo jest. Kurde. Trochę mi głupio. Po prostu pierwsza akcja poszła tragicznie. Lombard, krewetka. Musimy zejść chyba na dół. Musimy dotrzeć do jakichś szczurze nory, tak? Czyli zejście do jakichś kanałów. Kurczę, jak pięknie tutaj wygląda wszystko po prostu. O, rany. Taka jesień w pełnej krasie. O, tutaj mamy sklepik alchemiczny, mikstura Elgrima. Może wejdźmy. Zobaczymy, czy jakieś tanie receptury będą mieli tutaj. Która to godzina? 18 to jeszcze. Witaj. Powinno być czynne. Alchemik. To miejsce widziało lepsze czasy, ale to nie moja wina. Jesteś tu, by się czegoś nauczyć, jak Ingun? A może chcesz coś kupić? Rozejrzyj. Co masz na sprzedaż? Przydałyby się nam jakieś recepturki. Mikstura paraliżu. O, proszę. Przywrócenie zdrowia. Bierzemy obydwie. Tak, tak. Do widzenia. Tylko, że kurde, znowu składniki wszystkie zostały przecież u nas w domku. No dobra. To chyba pomału będziemy kończyć ten odcinek. Musimy tylko sprawdzić jakieś... Co znowu? Ty kim jesteś? Rybak. Z rybakiem nie będziemy rozmawiać. Tutaj są jakieś wyjścia. Musisz się chronić. Jest tu gdzieś marker? O, jest. Kurczę, dobra. No dobra. To chyba jakieś wejście mamy. Szczurze nory. Ratway. Kurczę. Dobra, ale zobaczmy. Bo to wcale nie musi być przyjazna okolica. Wręcz przeciwnie.
Ale myślę, że dalsze przygody w Jakonii zobaczymy w następnym odcinku. Zbliżyła się już około 30 minuta nagrania. Także będziemy kończyć ten odcinek. W tym odcinku nie pokazaliśmy żadnych umiejętności złodziejskich. Pokazaliśmy tylko, jak daleko nam do dobrego złodzieja. Sporo musimy się nauczyć. Coś tam się dzieje. Kurczę. Może schowajmy się tutaj. O. Dobra. Schowajmy się tutaj. I zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się chociaż trochę podobał. Akcja się pomału rozwija. Myślę, że niedługo będzie ciekawiej niż dotychczas. Zaczniemy już konkretne misje wykonywać i powinno być o wiele ciekawiej. Dobra. Dobra, to żeby nie przedłużać, bardzo wam dziękuję za uwagę. Zapraszam was do oglądania następnych odcinków. Będziemy już wykonywać stricte zadania z gildii złodziei. Mam nadzieję, że dostaniemy się do gildii. Musimy dotrzeć do wyszczerbionej. Pani, widzicie tam w lewym górnym rogu, że już jesteśmy mocno wygłodniali. Zobaczmy jeszcze tylko tak z ciekawości. Ten status, bo dla mnie to jest też ciekawe, bo ja pierwszy raz ten dodatek używam. Chyba status nam się już zmienił. Pobudzony rządzą krwi wampir. Ostatnio pożywialiśmy się 44 godziny temu, także jest już dosyć ciężko z nami. Także jest to już drugi etap. Chyba są 4 etapy. Nie będziemy ich sprawdzać, co będzie na trzecim etapie, tylko mam nadzieję, że niedługo się pożywimy. Dobra. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.